W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Kochani w Chrystusie, bracia i siostry. Dzisiejszy nasz wspaniały patron, przyjęty również za moim proboszczowskim rządów jako patron dodatkowy naszego bydgoskiego sakrytu, święty Michał Arkanioł. Jest zwycięskim wodzem niebieskich zastępów. Tu mała głosy, mała uwaga, bo wielu się kłóci, że ale przecież to nie wódz, tylko w oryginale jest książę, a to zasadnicza różnica. Nie, to nie jest wcale żadna zasadnicza różnica. Jest różnica, ale nie zasadnicza, a poza tym princeps łaciński tłumaczy się dwojako właśnie. Jako wódz i jako książę. I lepszym tłumaczeniem moim zdaniem jest właśnie wódz. Nie wszystko, co było dawniej, co było poprzednio, jest lepsze. I to właśnie na to pragnę zwrócić uwagę tradycjonalistów. Owszem, tradycja, ale jeżeli jakieś tłumaczenie, jakieś rozumienie czegoś współcześnie jest lepsze, to znaczy, że trzeba je przyjąć. I święty Michał Arkanioł jest przede wszystkim wodzem. On wjedzie do walki. I tutaj właśnie dzisiejszy patron przypomina nam o tym, że Kościół jest Kościołem walczącym. To jest Ecclesia Militans. Kościół walczący. O tym powinniśmy zawsze pamiętać. To nie jest tak, jak wielu współczesnych się wydaje, że Pan Jezus to tak kazał, takie ciacia, tak wszystkich lubić i łaskać, nikomu się nie sprzeciwiać, nie przeciwstawiać, nie. Schowaj miecz do pochwy, bo kto miecze mówię, owszem, bo to był czas, kiedy Pan Jezus miał ponieść śmierć, która nas miała odkupić. I to nie była pora walki. Ale kiedy nadeszła pora walki, Pan Jezus mówił, kto nie ma miecza, niech sprzeda płaszcz i kupi miecz. To są słowa Pana Jezusa. Pan Jezus to nie jest żadne ciacia, jakieś ugłaskane. Nie, Pan Jezus mógł tak wziąć, bić z ostrogów i przepędzać ze świątyni. I Pan Jezus mówi również, zapowiada porę walki. Kto nie ma, niech sprzeda płaszcz i kupi miecz. I naszym świętym obowiązkiem jest podejmowanie walki. Na co to? No przede wszystkim walki z własnymi słabościami. Ale nie tylko. Również walki z zagrożeniami zewnętrznymi. I tutaj pragnę zauważyć, trwa demoralizacja, zorganizowana deprawacja naszych dzieci i młodzieży. Deprawatorzy wchodzą już do przedszkoli i deprawują nasze dzieci. I nam nie wolno milczeć. Pacyfizm, taki pokój za wszelką cenę, to jest heresja. Nie wolno nam tego. Naszym zadaniem jest podejmować walkę. Nie przeciwko, ale o nasze dzieci, o naszą młodzież, o naszą moralność w Polsce. I dlatego nie wolno nam być spokojnymi, kiedy dzieje się taka zorganizowana deprawacja. Musimy się przeciwstawiać temu wchodzeniu deprawatorów do przedszkoli, do szkół. Tym jakimś cudacznym, obrzydliwym paradom, marszom. Naszym obowiązkiem jest podejmować walkę.
I również, kochani, tyle się mówi głupot na temat krucjat czy pielgrzymek z Golgi. Krucjaty to była spóźniona wprawdzie, bo powinny wcześniej nastąpić. Spóźniona, ale słuszna, sprawiedliwa obrona. To przecież Arabowie, Mahometanie zagarnęli, zawłaszczyli kolebkę chrześcijańską. Przecież Palestyna, Syria, no to była kolebka chrześcijaństwa. Tam się chrześcijaństwo narodziło, a oni się wdali. Z chrześcijan zdobili niewolników, prześladowali i utrudniali pielgrzymki do Domu Świętego. I dlatego były pielgrzymki zbrojne, żeby się temu przeciwstawić, żeby obronić zarówno pielgrzymów, jak i mieszkających na grzech. Bzdurą jest to, że krucjaty miały na celu nawracanie mieczy. Bzdura kompletna. Nikt nikogo nie chciał mieczem nawracać. Chodziło o obronę braci chrześcijan. A dzisiaj co się dzieje? Najbardziej prześladowaną grupą ze wszystkich ludzi w świecie są właśnie chrześcijanie. Nasi bracia chrześcijanie są masowo mordowani, torturowani, prześladowani. Głowy mi się ucina, krzyżuje się. Pali żywce. A my co? A my się mamy ujmować za jakimiś cudacznymi mniejszościami, a nie pamiętać o naszych prześladowanych braciach. To i dzisiaj, tak jak on dziś, powinny być organizowane pielgrzymki zbrojne, krucjaty. Europa powinna posłać, cały świat zachodu powinien posłać wojsko, żeby dać odpór temu prześladowaniu chrześcijan. I tu nie ma żadnej przesady, żadnej pomyłki nie popełniam w tym. Nie. A może w tej chwili nie jesteśmy zdolni do organizowania krucjat, do obrony naszych braci, to świadczy jak najgorzej. O upodleniu, skurdleniu naszej łacińskiej cywilizacji. To znaczy, że my przestajemy być sobą. Zamiast bronić naszych braci, to zgadzamy się na to, że Europa jest aktualnie podbijana przez wydzielające się masy muzułmanów. Jak my daleko upadliśmy? Kochani, król Jan III patrzy na nas. Mam nadzieję, że z nieba. I nadziwić się. Co się dzieje z tym narodem? Dlaczego my nie podejmujemy walki? Dlaczego nie dajemy odporu demoralizacji? Niszczenie naszych świętości. Jeżeli jesteś katolikiem, Polakiem, Europejczykiem, to podejmuj na co dzień walkę, ale w dobrych zawodach oczywiście. Nie przeciwko komukolwiek, ale o to, co powinieneś kochać, co powinno być dla ciebie bardzo cenne. To słowo wypada zakończyć końcem przesłania pana Komito Zbigniewa Herberta. Bądź wierny, idź w imię Ojca, Syna i Ducha.